Z listu apostolskiego papieża Jana Pawła II. Cyryl i Metody, bracia, Grecy rodem z Tesaloniki, miasta, w którym żył i działał święty Paweł, od początku swego powołania weszli w ścisłe związki duchowe i kulturowe z kościołem patriarchalnym w Konstantynopolu. Słynnym podówczas z rozwoju nauki i aktywności misyjnej. W tamtejszej też szkole, stojącej na wysokim poziomie, zdobyli wykształcenie. Obaj obrali zakonny stan życia, łącząc obowiązki powołania zakonnego z posługą misyjną, której pierwsze świadectwo dali, wyruszając na ewangelizację Hazarów w Hersonezie Trackim. Głównym ich dziełem ewangelizacyjnym była jednakże misja na Wielkich Morawach, wśród ludów zamieszkujących podówczas Półwysep Bałkański, i ziemię nad Dunajem, a stało się to na prośbę księcia morawskiego Rościsława do cesarza i do kościoła konstantynopolitańskiego. A żeby sprostać wymaganiom swej apostolskiej posługi pośród tych ludów, dokonali przekładu ksiąg świętych na ich język dla celów liturgicznych i katechetycznych, kładąc tym samym podwaliny pod całe ich piśmiennictwo słusznie, przeto uważani są nie tylko za apostołów Słowian, ale także za ojców kultury wśród wszystkich ludów i narodów, dla których pierwszy zapis języka słowiańskiego nie przestaje być podstawowym punktem odniesienia w dziejach ich literatury. Cyryl i Metody spełniali posługę misyjną w jedności zarówno z Kościołem Konstantynopolitańskim, przez który zostali posłani jak i z rzymską stolicą świętego Piotra, przez nią potwierdzeni. Było to wyrazem jedności Kościoła, która za czasów ich życia i działalności nie została dotknięta nieszczęściem rozłamu pomiędzy Wschodem a Zachodem, jakkolwiek stosunki pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem były już nacechowane pewnymi napięciami. W Rzymie Cyryl i metody, przyjęci ze czcią przez papieża i Kościół rzymski, znaleźli aprobatę i poparcie dla całej swej działalności misyjnej. Znajdowali również obronę, gdy działalność ta, z powodu odmienności języka używanego w liturgii, napotykała przeszkody ze strony niektórych niechętnych środowisk zachodnich. Dnia 14 lutego 869 roku Cyryl. Zakończył swe życie w Rzymie i tu też został pogrzebany w kościele Świętego Klemensa. Natomiast metody wyświęcone przez papieża na arcybiskupa starożytnej stolicy Syrium został posłany na Morawy, aby dalej prowadzić tam swe opatrznościowe dzieła apostolskie. Rozwijał je wśród ludu wraz ze swymi uczniami gorliwie i odważnie aż do końca życia, to jest 6 kwietnia